Ludzie cały czas zadawali Jezusowi takie pytania. To były pytania z haczykiem. Nasze pytanie nie powinno brzmieć, jeżeli jest dobry, to dlaczego wydarzyło się to i tamto. Nasze pytanie powinno brzmieć, jeżeli nie jest dobry, to czy posłałby na ziemię swojego Syna. Może to w krzyżu mamy odnaleźć Bożą dobroć. Może to w dokończonym dziele krzyża ma się ugruntować nasza miłość. To krzyż sprawia, że Boża miłość do nas może już nigdy nie być kwestionowana przez nas w sercu. Może straciłeś pracę i tego samego tygodnia twój syn uciekł z domu. To z kolei bardzo wpłynęło na twoją żonę. Pytasz więc, Boże, jak to możliwe, że mnie kochasz? Wszystko zwaliło się na mnie naraz w jednej chwili. Jeżeli okoliczności tego życia kwestionują w twojej głowie Bożą miłość do ciebie, to znaczy, że nie jesteś ugruntowany w Jego miłości. A jeśli nie jesteś w niej ugruntowany, to w takiej sytuacji nie jesteś w stanie funkcjonować w wierze, bo wiara jest czynna w miłości. Zaczynasz użalać się nad sobą. Mówisz o tym, co się dzieje swoim najbliższym przyjaciołom. Szukasz w ludziach swojego systemu wsparcia. Trzymacie się? Przecież sami chcieliście, żebym głosił to, co uważam za prawdę. To, o czym mówię, zmieni wasze życie. Jeżeli codziennie będziesz budził się rano jako osoba, której nikt nie jest nic winien, będziesz wolny. Porozmawiaj o tym z Duchem Świętym. Powiedz Mu, żeby uświadamiał cię, gdy będziesz przekraczał te granice. Dzięki temu za każdym razem, gdy ci się nie uda, nie będziesz funkcjonował w potępieniu, tylko powiesz Duchu Święty, dziękuję Ci, że mi to pokazałeś. Boże, poddaję się Tobie. Dziękuję, że mnie umacniasz, że w Tobie staję się coraz bardziej dojrzały. Jeszcze pół roku temu nie zobaczyłbym, że moja reakcja była niewłaściwa. Mam prawo do tego, żeby Jezus świecił przeze mnie. Mam prawo do tego, żeby żyć według Ducha. Dziękuję Ci, że wzrastam. Dziękuję Ci, że moje życie się przemienia. Wiecie, kiedy rozpocznie się przebudzenie? Gdy my wszyscy w naszych sferach wpływu zaczniemy w ten sposób żyć. Wtedy świat zobaczy, jaki on naprawdę jest. Świat zobaczy go, gdy nie będziemy tylko o Bogu mówić, ale on będzie przez nas żył. Ludzi nie obchodzi to, co mówisz, jeżeli twoje życie nie jest tożsame z twoimi słowami. Bóg to nie tylko teologia i system wierzeń. On jest stylem naszego życia. Chrześcijaństwo to nie chodzenie do kościoła. Oczywiście bądź częścią kościoła. Spotykaj się z ludźmi, którzy rozumieją te rzeczy. Nie mówię teraz, że macie nie chodzić do kościoła. Nie próbujcie usłyszeć czegoś, czego nie mówię. Jednocześnie mówiąc to, chcę powiedzieć, że chrześcijaństwo to nie chodzenie do kościoła, ale bycie podobnym do Chrystusa. Jeżeli uczymy nasze dzieci, że chodzenie do kościoła to chrześcijaństwo, bardzo wiele ryzykujemy. Przede wszystkim upewnij się, że ty reprezentujesz sobą Jezusa w swoim domu, ponieważ jeżeli nie będziesz reprezentował sobą Chrystusa, twoje dzieci będą miały wrażenie, że chrześcijaństwo równa się chodzenie do kościoła. Powiedzcie, czy nie jest łatwo w domu komuś odpyskować? Czy nie jest łatwo funkcjonować w nierozwiązanym konflikcie? Czy nie jest łatwo powodować napięcie? Dzieci widzą wszystko, co dzieje się pomiędzy rodzicami. Widzą, w jaki sposób tatuś traktuje mamę. A następnie widzą, że podnosi ręce na uwielbieniu. Widzą też mamusię, która płacze na uwielbieniu, ponieważ chce, żeby coś zmieniło się w jej małżeństwie. Dzieci widzą, gdy atmosfera w domu nie jest atmosferą Królestwa Bożego. Obserwując to wszystko, dzieci podświadomie uczą się tego, że chrześcijaństwo równa się chodzenie do kościoła, a nie życie podobne Chrystusowi. Bardzo wyraźnie czuję, że Duch Święty potwierdza teraz to, co mówię. Czuję dreszcze na całym ciele. On lubi tego typu nauczanie. On jest tym, który je inspiruje. Dawaj dalej, Duchu Święty. Chcemy więcej. Prawda przynosi zmianę. Sprawia, że to ty stajesz się odpowiedzialny i przestajesz patrzeć na innych. Pytanie brzmi, co ty zrobisz w Jezusie? Nie słuchaj tego kazania dla swojego współmałżonka. Mówię do ciebie, nie do twojego współmałżonka. Powiedzcie mi, czy czasem tak nie robimy? Myślimy sobie, o mój Boże, on idzie ze mną do kościoła. I jeszcze przyjechał do nas pastor Dan, ale będzie miazga. Założę się, że mój mąż zostanie powalony na kolana. Modlisz się pod nosem w językach i mówisz, Boże, dotknij jego serca. No dotknij go, dotknij go. I kontynuujesz dalej w językach. Elia, karalama, sentere labre, kienama. Co mówiłaś, słoneczko? Nie, nie, nic nie mówiłam, spokojnie. Kira lama, shantere labre, brokanama. Przyjeżdżacie do kościoła, siadacie. Mówię dokładnie o tym, o czym chciałaś, żebym mówił. A on zaczyna grzebać w kieszeniach i znajduje jakąś karteczkę z notatką. Zaczyna ją czytać. Ty mówisz, duchu nieczysty, nie rozpraszaj mojego męża. On ma teraz słuchać kazania. Robisz to wszystko, podczas gdy Bóg tak naprawdę te słowa kazania kieruje do ciebie.
pozwalasz, żeby to, kim twój mąż aktualnie nie jest, dyktowało całym twoim dniem. Jednocześnie uważasz, że u ciebie wszystko w porządku. Całkowicie skupiasz się na nie swoim życiu, nie robiąc danego dnia niczego, co byłoby Chrystusowe. Jedyne, co robisz, to czekasz na moment, w którym twój mąż w końcu dorośnie do poziomu twoich oczekiwań. Kobiety często ulegają temu myśleniu. Mówią, to ty powinieneś być mężczyzną w tym domu. Jestem zmęczona niesieniem na sobie ciężaru tej rodziny. Kobietki, przestańcie. Mężczyźni, którzy są w pozycji przywódczej, często z kolei mówią tak. Nakładasz na mnie za dużą presję. Już mam wystarczająco na sobie. Bóg powołał ciebie do tego, żebyś była moją pomocą, a nie. Co masz na myśli, mówiąc, że nie masz zamiaru dzisiaj iść do kościoła? Nie nakładaj na mnie presji. Mam ludziom kłamać, czy chcesz, żebym im powiedział, że ci się po prostu nie chciało? Słuchajcie, byłem pastorem, naoglądałem się już wszystkiego. Może o tym nie wiecie, ale moja żona miała kryzys tożsamości, gdy zacząłem być pastorem. Zaczęła myśleć, że ludzie do niej podchodzą, się z nią witają, tylko dlatego, ponieważ lubią mnie. Ludzie bardzo często zostawiali mi różne notatki albo wysyłali e-maile. Wszędzie ludzie mówili mi, że mnie kochają, dziękowali mi za moje serce i postawę. Moja żona w którymś momencie stwierdziła, ja tu jestem tylko piątym kołem u wozu. Nie jestem namaszczona ani obdarowana. Ludzie witają się ze mną, ponieważ jestem jego żoną. Tak naprawdę to ich nie obchodzę. Bardzo dobry sposób na bardzo szybką utratę swojej tożsamości. Zamknęłaś się w sobie. Miałaś wrażenie, że w coś w niej umarło. Cześć przyjacielu, jak się masz? Naprawdę nieźle wyglądasz. Widzicie, dopóki nie staniecie się jak małe dziecko, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego? Ponieważ do któregoś wieku dzieci nie funkcjonują w samoświadomości. Gdy stajesz się samoświadomy, tracisz swoją niewinność. On nie jest świadom sam siebie. Podchodzi tutaj, jest cały zadowolony i uśmiechnięty. Jeśli nie staniecie się jak małe dziecko, gdy dzieci dorastają, zaczynają myśleć o sobie. Na przykład ktoś śmieje się z ich ubioru. Ktoś woła, cały czas chodzi ze śniadaniówką. Co za bobas. Zaczynają śmiać się z niego osoby, które miał za przyjaciół. Mówią, tak, no co za durnota. Kto jeszcze nosi śniadaniówkę? Będąc w takiej sytuacji, musisz jakoś zareagować. Nagle się okazuje, że ta sytuacja zaczyna ciebie kształtować. A to nie ona jest naszym cudownym garncarzem. Zaczynasz tracić poczucie własnej wartości. Wycofujesz się i przestajesz być odważny. Masz wrażenie, że musisz coś udowodnić i że musisz z powrotem zdobyć uznanie swoich przyjaciół. Ten proces rozpoczyna się już w bardzo młodym wieku. Wszyscy doskonale wiecie, o czym mówię. Widzisz, nawet nie jesteś osobą, na jaką ukształtowało cię życie. To nie jesteś ty. Jeżeli kształtowało cię życie, to stałeś się kimś, kto został ukształtowany przez życie. Mówimy, ten ma taką osobowość, a ten ma taką osobowość. Nie, wszystkie te rzeczy są kłamstwem. Dlatego musimy narodzić się na nowo. Gdy narodzasz się na nowo, nie mów, no ja jestem po prostu cichy. Taką mam naturę. Ja zawsze byłem nieśmiały. Poczekaj, mówisz teraz o swojej starej naturze. O kimś, kto umarł. Czas, abyś poznał nowego siebie. Zdziwisz się, jak bardzo głośny potrafisz być. Utożsamiamy się z tym, jacy byliśmy. Przekonujemy siebie samych, że właśnie tacy jesteśmy. Z psychologii dowiadujemy się, jakiego typu osobowość mamy. A cała ta osobowość została ukształtowana przez kłamstwo. Nigdy wcześniej nie wzniosłeś się ponad swoją reakcję na to, co ci się w życiu przydarzało. Niektórzy zareagowali na to, co im się działo, introwertyzmem, a niektórzy stali się wojownikami i zaczęli walczyć o swoje. Żadna z tych reakcji nie jest osobą, do jakiej zostałeś stworzony w Jezusie Chrystusie. Czas, abyś wyrzucił swoją starą tożsamość do kosza i abyś powiedział, jestem całkowicie nowy, mam w sobie nowe życie. Zacznij trwać z Nim w społeczności. Zacznij patrzeć na siebie tak, jak On na ciebie patrzy. Nagle się okaże, że również twoje spojrzenie na innych się zmieniło. Okaże się, że w twoim sercu prawdziwie gości miłość. Mówię o prawdziwej miłości, a nie o miłości z Hollywoodu. Ale nasz czas szybko leci. Pozwólcie więc, żeby wasze światło jaśniało na oczach wszystkich ludzi, po to, żeby widzieli wasze dobre uczynki. To, co mówię teraz, nie ma was potępić w żaden sposób. Ale jeżeli twoje życie nie jest takie, o jakim mówi ten fragment, to w oczach ludzi stajesz się kolejną osobą, która chodzi do kościoła.
i jednocześnie nie ma to żadnego wpływu na twoje życie. Ludzie widzą, gdy masz te same problemy, co oni, gdy przechodzisz przez te same presje, gdy masz te same postawy i jesteś pełen sarkazmu. Ludzie widzą, że niczym się od nich nie różnisz, oprócz tego, że wierzysz w coś innego. Kaznodzieje mówią, ale my musimy jakoś z ludźmi się utożsamiać. Mówią, co, uważasz, że jesteś świętszy niż inni? To jest wymówka dla ciała. To nie przez moje nauczanie, prawda, kochana? Tak czułem, że to nie moje nauczanie. Pomyślałem jednak lepiej, żebym zapytał. Przepraszam cię. Któregoś razu zrobiłem to na dużej konferencji. Głosiłem przed Randy Clarkiem. To była druga konferencja, na jaką mnie zaprosił. Audytorium było ogromne. Myślę, że na konferencji było jakieś 1500 osób. Pośrodku kazania, z siedzenia na samym tyle sali wstała kobieta. Zawołałem do niej, hej, ty! Tak, ty, przy drzwiach. Zapytała niemo ustami, kto, ja? Wszyscy obrócili się i spojrzeli na nią. Zapytałem, czy wychodzisz, ponieważ jest coś nie tak z moim kazaniem? Pokazywała, że nie i że mam przestać. Zapytałem ją, czy jesteś pewna? Czy jesteś chrześcijanką? Czy jesteś narodzona na nowo? Pokazywała, tak, no pewnie. Wszyscy się na nią patrzyli. Widać było, że miała ochotę zapytać się mnie, co ja w ogóle wyprawiam. Szczerze mówiąc, to nie wiedziałem, co robię. Ale było naprawdę zabawnie. Zapytałem, czy jesteś chrześcijanką? Tak. To oznacza, że nie możesz kłamać. 19 rozdział Księgi Objawienia mówi, że kłamcy znajdą się w jeziorze ognia. Powiedz mi, czy na pewno nie wychodzisz z powodu kazania? Powiedziała, na pewno nie. Powiedziałem, dobrze, to w takim razie miej dobry dzień, możesz iść. Nie miałem pojęcia, dlaczego chciała wyjść. Może po prostu wychodziła do łazienki. Na takich konferencjach masz wyznaczony czas głoszenia. Przez 45 minut w pierwszym rzędzie siedział gość, na którego zegarze widniało okrągłe zero. Przeciągnąłem wszystkich o przynajmniej 45 minut. Jakoś tak się złożyło, że go po prostu nie zauważyłem. Wiecie, co się stało? Głosiłem przez przynajmniej 2 godziny. Ani na chwilę się nie zatrzymałem. Ludzie zaczęli się kiwać w swoich krzesłach. Myślałem przez chwilę, że to Boże namaszczenie. Potem zdałem sobie sprawę z tego, co się dzieje. Nikt już nie odważył się wstać po akcji z tą kobietą. W pomieszczeniu takich rozmiarów jak to, zawsze ma miejsce jakiś ruch. Odkąd upolowałem tą kobietę przy drzwiach, wszyscy siedzieli w krzesłach jak trusie. Po 2 godzinach zauważyłem, że ludzie zaczęli bujać się w krzesłach. Myślałem, że to jest Duch Święty. A potem przyszła mi do głowy genialna myśl. Może oni po prostu muszą iść się wysikać. W końcu zapytałem się wszystkich. Słuchajcie, ilu z was musi iść do łazienki? Ręce wystrzeliły do góry. To było tak śmieszne. Prawie 2/3 sali podniosło ręce do góry. Szybko się pomodliłem i wypuściłem wszystkich do toalet. Ruszyli jak bydło na pastwisko. Tak naprawdę nie wiem, o co w tym wszystkim chodziło. Może Bóg naprawdę chciał, żeby wszyscy siedzieli tam przez 2 godziny. Widocznie chciał, żeby każdy wtedy usłyszał to przesłanie. Oczywiście nie ma nic złego w pójściu do łazienki podczas kazania. Już nigdy nie widziałem czegoś takiego więcej w swoim życiu. 1500 osób siedziało jak zamurowane. Nikt się nie ruszał. Spokojnie, nie zrobię wam tego dzisiaj. To na czym skończyliśmy? Mam wrażenie, że zeszliśmy z tematu. 12 rozdział Ewangelii Jana. Czy możemy go otworzyć? Wasze życie ma znaczenie. On zapłacił za wasze odkupienie. Czy myślicie o takich rzeczach? Nie rzucam teraz wam żadnego wyzwania. Ale pomyślcie o tym. On zapłacił za wasze odkupienie. On uważa, że warto było złożyć swoje życie za ciebie. Że warto było umrzeć za to, by on mógł w tobie zamieszkać. On uważa, że jesteś wart tego, by jego życie w tobie zamieszkało. Nie zamieniaj Ewangelii w jakąś zagadkę. Nie pytaj, dlaczego on w ogóle chce mieć w niebie. Nie rozumiem, dlaczego on mnie ukochał. On kocha twój potencjał i twoje przeznaczenie. On kocha bliskość i relacje. Kocha bycie jedno. Kocha to, jak indywidualny jesteś. Kocha to, jak wygląda człowiek, który jest pełen Ducha Świętego. Ostatnio rozmawiałem z młodym mężczyzną, który za bardzo wszystko brał na ludzki rozum. Powiedział, nie rozumiem tego wyrzekania samego siebie. Przecież musimy być indywidualni. Wyrzekanie się samego siebie to nie wyrzekanie się swojej indywidualności. Ja, pełen Ducha Świętego, nadal będę sobą pełnym Ducha Świętego. A ty, będąc pełnym Ducha Świętego, będziesz sobą pełnym Ducha Świętego. Nie będziemy tacy sami. Chodź tutaj, damy im przykład. Powiedzcie, czy jesteśmy do siebie podobni? Czy pomylicie nas ze sobą na ulicy?
Jeżeli nas poznacie, jeżeli będziecie znać nasze imiona, jeżeli spędzicie ze mną i z Nim tydzień czasu, to czy będziecie w stanie nas ze sobą pomylić? Prawda jest taka, że w ogóle nie jesteśmy do siebie podobni. Jednocześnie oboje możemy wyglądać dokładnie tak jak Chrystus. I to sprawia, że jesteśmy jedno. On zawsze będzie sobą. Ja zawsze będę sobą. Ale jeżeli On będzie sobą w Nim, a ja będę sobą w Nim, oboje będziemy podobni do Niego. Mimo tego, że w tak wielu rzeczach będziemy się różnić. Rozumiecie? To był dobry przykład. Ja jestem z Pensylwanii. Wy mieszkacie na jakiejś dalekiej północy. Gdy lądowałem, napisałem SMS-a żonie. Kochanie, za oknem jest całkowicie biało. Wygląda mi na to, że jest naprawdę zimno. Wysłałem jej zdjęcie płatka śniegu. Dopisałem, domyślam się, że na lotnisku przywitają mnie pingwiny i niedźwiedzie polarne. Jeszcze ich nie widziałem, ale jestem przekonany, że nadchodzą. Wysłałem jej z powrotem tą minkę, która tak bardzo się śmieje, że aż płacze. Wiem, że jestem gdzieś na głębokiej północy. On powiedział, że wiosną wyjedzie polować na niedźwiedzie, gdzieś na północ. Zapytałem go, na jaką północ? Przecież to tu jest północ, już nie da się być bardziej na północy. Naprawdę uważasz, że da się być bardziej na północy niż tutaj? Wracając do tematu, jestem aż z Pensylwanii. W przyszłym tygodniu, któregoś dnia na pewno się tam obudzę. Wy obudzicie się w Edmonton albo w jakimś innym mieście, z którego pochodzicie. Prawda jest taka, bez względu na to, jak daleko mieszkamy od siebie, wszyscy możemy budzić się z tego samego powodu. Wszyscy możemy się budzić dla tego samego celu. Właśnie tak będzie wyglądać przebudzenie. Nam się wydaje, że przebudzenie to jakaś mistyczna fala, której nie da się zobaczyć, ale da się ją odczuć. Wspaniale by było, gdyby taka fala się przetoczyła przez nasz kraj. Ale jeżeli jeszcze się nie przetacza, to w międzyczasie, czekając na nią, możemy reprezentować sobą Chrystusa, gdziekolwiek jesteśmy. Dlaczego dzisiaj nie miałbyś okazywać sobą miłosierdzia? Dlaczego dzisiaj nie miałbyś sobie przebaczać? Dlaczego dzisiaj nie miałbyś przebaczać innym? Dlaczego twoje życie nie miałoby już teraz przypominać życia tego, w którego wierzysz? Czy otworzyliście już 12 rozdział Ewangelii Jana? Ja będę niedługo kończył, spokojnie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Werset 35, 12 rozdział Ewangelii Jana. Jeszcze przez chwilę światło będzie z wami. Chodźcie w świetle, dopóki jest z wami, tak aby nie przytłoczyły was ciemności. Jeżeli nie będziecie trwać w świetle, to będziecie trwać w ciemności. To nie jest skomplikowane. O, znowu wszyscy spojrzeliście do góry. Widzę, że straciłem waszą uwagę. Kto z was zgodzi się, że w ciemności nie ma światła, a światła nie ma w ciemności? Mamy albo ciemność, albo światło. Mamy albo aniołów, albo demony. Albo Chrystusa, albo Beliala. To my tworzymy strefy szarości. Cechą światła jest to, że jest silniejsze od ciemności. Te światła są dość jasne. Żarówki są naprawdę mocne. Jest tak jasne, że przestałem widzieć wasze twarze. Ale się wszyscy rozświetliliście. To na pewno to przesłanie. Chwała Boże zstąpiła na wasze twarze. Panie, tak się cieszę, że to przesłanie działa. Nikt nigdy ludziom od oświetlenia nie powiedział, słuchajcie, czy ktoś z was mógłby dać trochę mocniej ciemność, czy ktoś z was mógłby włączyć trochę więcej mroku? Jeżeli w pomieszczeniu robi się ciemniej, jest tak dlatego, ponieważ ktoś zgasza światło. To jest bardzo prosta, jednocześnie bardzo potężna prawda. Światło jest silniejsze od ciemności. Powiedzcie, ile czasu spędzamy na mówieniu o ciemności? Muszę zabrać dzieci z tej szkoły. Muszę zmienić pracę. Mam wrażenie, że musimy się przenieść do innego miasta. Nie wiem, co Bóg z tym wszystkim zrobi. Myślę, że Jezus niedługo wróci, ponieważ na świecie jest coraz więcej ciemności. Czasem modlimy się tylko dlatego, ponieważ boimy się ciemności. Jak często nasze modlitwy są motywowane przez strach? Modlitwa to proklamowanie światła i życia. Modlitwa to prorocza deklaracja Bożych obietnic. Modlitwą nie jest mówienie, Boże, pomóż nam, nasze miasto jest niszczone przez gangi.